Kaja Rostkowska, dzień dobry. Zaczynamy program Prezydent na 96 FM. W studiu jest prezydent miasta Janusz Kubicki. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, serdecznie witam wszystkich państwa. Przypominam słuchaczom i widzom facebookowej transmisji, że można zadawać pytania pod transmisją właśnie. Można też przesłać do nas maila, cały czas te maile tutaj podglądam. prezydent@wzielonej.pl to jest nasz adres i można również zadzwonić do studia 68 326 9696. Panie prezydencie, nie możemy zacząć inaczej dzisiejszego programu. Musimy zacząć od nowych jednośladów w naszym mieście. Zielonogórski Rower Miejski wczoraj ruszył. Ja przyznam szczerze, że wiedziałam, że będzie zainteresowanie, że będzie to takie otwarcie z hukiem. Czekałam na zdjęcia na Facebooku, kiedy znajomi zaczną się chwalić tym, że już korzystają z tego systemu, ale do wieczora to obserwowaliśmy również w redakcji i przerosło to chyba oczekiwania. No cóż, ja bardzo się cieszę, że coś, nad czym pracowaliśmy dość długo, o co dość długo walczył Robert Górski, który dość mocno i naciskał, żebyśmy to robili jak najszybciej. Ja mówiłem, poczekaj, daj sekundę, niech chociaż ścieżki jeszcze powstaną, tym bardziej wtedy będzie celowe. Więc wystartowaliśmy z rowerem miejskim. No, dla mnie też przeszło to moje oczekiwania. Wczoraj tak naprawdę ponad 3000 osób zarejestrowało się już w systemie. Prawie 4000. Wczoraj prawie 4000 wypożyczeń rowerów, czyli wychodzi, że każdy rower był wypożyczony z najmniej 10 razy, więc to pokazuje, że Zielonogórzanie chcą korzystać z tej formy. Ja zresztą też, bo wczoraj chciałem zobaczyć kilka inwestycji, które się w mieście toczą, więc łatwiej mi z urzędu podjechać, czy to do Filharmonii, czy tutaj na plac teatralny rowerem, niż spróbować samochodem dojechać, więc jest kilka takich miejsc, gdzie, czy do Parku Sowińskiego, bo chciałem coś zobaczyć, więc można rower wziąć za darmo, bo 20 minut spokojnie damy radę, żeby dojechać takie odległości. Posłużył mi do przemieszczania się, więc nie korzystałem z samochodu, korzystałem właśnie z rowerka i cieszę się bardzo, choć wczoraj słuchałem jednej z audycji w radiu, w którym redaktor twierdził, czy ktoś będzie w ogóle z tych rowerów korzystał, po co myśmy to zrobili. No i tak. Są takie głosy tonujące, które mówią, ciekawe, jak długo to wszystko potrwa, ta popularność roweru. Studenci niedługo skorzystają, w sensie krótko, bo tak, ale tylko październik, tak, bo w listopadzie wiemy, że już rowery będą serwisowane i tak dalej, i tak dalej. Przechowywane więc na są zimę. Głosy tonujące, rzeczywiście można się tutaj doszukiwać. Ja wiem, że zawsze ktoś stwierdzi, że to nie ma sensu, tylko wystarczy pójść zobaczyć na ulicę, są te zielone rowery, ludzie z nich korzystają, nie wszyscy jeszcze się zarejestrowali, część osób nie do końca wie, jak to zrobić, więc myślę, że trzeba będzie im w tym pomóc. Ja jestem przekonany, że to będzie funkcjonowało właśnie na takiej samej zasadzie, że jadąc na przykład do miasta w piątek wieczorem, to łatwiej dojechać rowerem, zaoszczędzę na taksówce, wypiję piwo i mogę wrócić wtedy taksówką, więc takich osób na pewno będzie sporo. Oczywiście będziemy pilnowali tego, bo jak firma to realizuje, bo my zleciliśmy tą usługę firmie i to firma ma realizować. Oni będą też alokować te rowery. Oczywiście mają pewne niedociągnięcia, które przez no właśnie, zostały. No już chciałam pytać, inwestycja bez VAT? Nie, taka się jeszcze nie zdarzyła. Taka się jeszcze nie zdarzyła i zawsze coś. No właśnie, to zawsze coś gdzieś wady, czasami nie funkcjonuje. Na jedną wadę zwraca nam słuchacz właśnie uwagę. Były złe kody, QR na niektórych terminalach. Wczoraj wiem, że już były przeklejane, bo po tym jak ktoś nam zwrócił uwagę, przyszły nowe i miały być wczoraj przeklejane, więc nie wszyscy potrafili się zalogować. Bo trzeba pamiętać, że to nie jest system tylko i wyłącznie zielonogórskiego roweru. Logując się w tej aplikacji, która służy do pożyczania rowerów, można je pożyczać prawie w całej Polsce, bo to jest 30 takich wypożyczalni tej firmy i nie tylko w Polsce, bo 40 zdaje się, że, nawet. No, 40, się, że jesteśmy zdaje się, 40 stacją. Tak? No, 40 wiem, że w Niemczech w też mają, w Berlinie między innymi, więc można korzystać z nich wszędzie, więc to nie jest tylko i wyłącznie dla nas, ale będąc w Warszawie, można sobie już pożyczyć rower właśnie na bazie tej aplikacji, więc stąd pewnie niektóre osoby nie wiedziały. Myślę, że te techniczne takie drobiazgi regulaminu trzeba się nauczyć, tak, ja też się wczoraj uczyłem. Nauczyć się. Natomiast słuchacz pyta, czy rowery dotrą do Jędrzychowa. Też bym chciał korzystać, ale pominięto nas. To nie jest tak, że pominięto, bo jest też takie stare polskie przysłowienie, od razu Kraków zbudowano, to podobnie jak z monitoringiem. No my budujemy go i będziemy rozbudowywać. Tutaj staraliśmy się na dzień dzisiejszy, aby w blokowiskach powstały stacje rowerów, natomiast to nie są wszystkie. Wiemy o tym, że po analizie będziemy się starali rozbudowywać. Nie ma przecież na terenie tak naprawdę gminy. Ja uważam, że czy to w Żonkowie, czy w Ochli docelowo tak, powinny też stanąć stacje rowerowe. Natomiast to wszystko wymaga oczywiście środków, czasu i analizy. No bo a gdybym zrobił analizę, panie prezydencie, są takie analizy? One ktoś będą się nad tym pochyli teraz i powie, tutaj za mało, tu za dużo, tutaj jeszcze trzeba stację dobudować? My mamy ze swojej strony
wspólnie z panem Robertem Górskim, który jest guru, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o sprawy rowerowe, pewne działania i on ma to nadzorować, ma pilnować firmy, jest z nią cały czas w kontakcie, stara się pewne rzeczy im pokazywać i będziemy analizować właśnie, gdzie ma być więcej rowerów, gdzie mniej, bo cała zabawa polega na tym, że może być sytuacja taka, że wszyscy przyjadą do centrum, a nie będzie chętnych do zwrotu, do powrotu, więc firma jest zobowiązana, żeby te rowery przewieźć z powrotem w dane miejsce i to taką analizę, gdzie ile rowerów potrzeba, bo na przykład rano, może się okazać, że w rano w centrum nie potrzeba dużo ilości rowerów, może być na przykład 5 stacji, a przy uniwersytecie na przykład fajnie, jakby było 25, no to tak trzeba robić, żeby zawsze rano było tam 25 i tak dalej, więc od tego jest firma. Te analizy, no, potrzebujemy też troszkę czasu. Jeżeli chodzi o Jędrzychów, to stacja jest, jak mnie pamięć nie myli, na Botanicznej. Ja mieszkam na Racólce. Nie ma stacji na Racólce też, a chętnie chciałbym, żeby mieć koło domu. Nie ma na Racólce stacji. Jest na osiedlu Śląskim, więc też w oddaleniu. Nie da się tak, żeby na każdym osiedlu też te stacje były. No. A to jest kwestia jakiego czasu? Bo wiemy, że ta umowa będzie trwała do 2021 roku i dopiero wtedy będzie można myśleć o dodatkowych stacjach? Tam są możliwości w międzyczasie też. To będzie rozwijane. Nie ma naprawdę w wielu różnych miejscach, w których mogły one powstać. Jeszcze ich nie ma, ale wierzę w to, że to się będzie zmieniało. Ewoluowało to jest jak z monitoringiem. No nie od razu wszystko da się zrobić. Nie od razu Kraków zbudowano, jak ktoś to ładnie kiedyś powiedział. I tak samo jest tutaj. Ja cieszę się, że są i naprawdę wiem, bo mi też wskazują ludzie, no ale ja mówię, też daję prosty przykład. Mieszkam na Racólce też nie ma stacji, choć tam jest i stadnina przecież, do której przyjeżdżają ludzie, więc wydawałoby się, że powinna być. Dajmy troszkę czasu również firmie, która się na tym zna, bo to nie jest jedna stacja, którą, nie jest jedna sieć, którą tworzą. Tak jak pani powiedziała, to jest ponad 40, czy my jesteśmy 40 ich klientem dużym w Polsce, więc oni mają troszkę większe doświadczenie od nas i mówią, że oczywiście to potem będzie korygowane, będą pewne zmiany wprowadzane, natomiast no, od czegoś trzeba wyjść, od czegoś trzeba wystartować, więc ja się cieszę, że udało się. Jestem dumny z Zielonogórzan, że potrafili, bo to ponad prawie 4 tysiące osób, które się zarejestrowało i korzystało no wczoraj. To, co działo się w mieście, to rzeczywiście... To świadczy o tym, że ludzie to... No, ogromna frajda po prostu, tak jednym słowem można też. To opisać. Ja też się, ja tak powiem, cieszyłem. Tym, korzystałam z roweru Cargo razem z córeczką. Zmieściłam się w tej kwocie 100 kilo, także też ogromna frajda. Wiem, że firma, operator Nextbike, bo o tej firmie mówimy, też stosuje takie rozwiązania jak stacje patronackie, sponsorskie, czyli jest być może możliwość. Takie stacje też będą się pojawiały przy jakichś przedsiębiorstwach, firmach. Że jeżeli na przykład czy to Focus, czy Tesco chciałoby, żeby koło nich była stacja, to można taką stację zamówić, tylko to oczywiście wiąże się z kosztami. No bo nie ma nic w życiu za darmo, to zawsze to powtarzajmy. Taka stacja to są nie tylko i wyłącznie same rowery, bo to jest naprawdę niewielki koszt. One są też w pewnym sensie specyficzne, bo są troszkę tak zwane wandaloodporne te rowery, tak są stworzone, żeby można było, żeby utrudnić ewentualną ich, że tak powiem, ich niszczenie. No ale to między innymi system informatyczny, który to między innymi właśnie dbanie o to, żeby one funkcjonowały, to jeżeli się zdarzy, bo to się może zdarzyć, że się przebije opona, no to ktoś to musi naprawić. Firma jest do tego zobowiązana i będzie to realizować. I będzie serwisować. To domykając temat rowerów miejskich, pani prezydencie, no na zimę jeszcze... trzeba je zmagazynować, tak? Też i dopiero na kolejny sezon wyciągnąć, więc to wszystko kosztuje. To są pracownicy, którzy na stałe monitorują to tak się wydaje wszystkim, że to jest takie proste i łatwe. Też przyznam się szczerze, nie było proste, ale cieszę się, że się udało. Jestem dumny z tego, że Zielonogórzanie potrafili korzystać i potrafią i się z tego cieszą. I to jest taki zawsze powód do radości, do frajdy dla mnie, że są tacy, którzy narzekają i twierdzą, że jestem najgorszy z możliwych, a jak popatrzę na taką właśnie historię, jak te rowery jadę i widzę tyle zielonych rowerków, to znaczy, że nie do końca. Mają rację ci, którzy twierdzą, że my nic nie potrafimy, nic nie robimy, jesteśmy najgorsi. To jest pierwsza wypożyczalnia profesjonalna w województwie lubuskim. Zielona Góra ma palmę pierwszeństwa w tym zakresie, z czego jestem dumny, bo to jest też na pewno powód do radości. To proszę jeszcze rozjaśnić, domykając ten temat rowerowy, co to oznacza, że umowa właśnie obowiązuje do 2021? Bo niektórzy mówią, czyli co, wtedy rowery Nextbike nam zawija, zabiera i ale koniec przedsięwzięcia? Czy nie, na czym to będzie polegało? To polega na tym, że to są też kwestie zamówień publicznych, bo tak to jest
jest realizowany i wraz z końcem będziemy na pewno, jeżeli to tak będzie funkcjonowało jak w tej chwili, dążyli do wyłonienia kolejnego wykonawcy, czy to będzie Nextbike, czy inna firma. Pamiętajmy, że te rowery po 3 latach użytkowania, część z nich musi już być wymieniona, część z nich będzie zdekapitalizowana, więc to też jest troszkę tak jak z samochodami, co niektórzy leasingują auto i co 3 lata biorą nowe, więc chyba warto też się nad tym pochylić, więc to nie jest tak, że my zaplanowaliśmy to tylko na ten okres i później nie planujemy. Tak był przygotowany przetarg, tak najczęściej się to robią też te największe miasta w Polsce, które robiły to wcześniej, więc... Czyli rzecz dotyczy tutaj bardziej takich spokojnie. Kwestii formalnych, tak, bo to dla użytkowników nie jest to jakby ważne z punktu widzenia naszego, natomiast my swoje procedury przetargowe musimy dochować, bo to nie jest tak, że my sobie wpadliśmy na pomysł, weźmiemy właśnie tą firmę, bo jest fajna, ładna, piękna, tylko to jest postępowanie. Jest kilka firm, zresztą też... Tak, ja też rozmawiałem z kilkoma firmami, bo byłem, zanim zaczął funkcjonować, byłem, oglądałem, sprawdzałem, bo to są rowery różnych generacji. Mamy rowery trzeciej generacji, są rowery wyższej generacji, tak zwanej czwartej. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to... Elektryczne też są, panie prezydencie. Nasi słuchacze dopytują, kiedy elektryczne. Przejdźmy teraz do spraw takich inwestycyjnych, remontowych, bo to też rzecz, którą mieszkańcy żyją przed Filharmonią. Wreszcie już, można powiedzieć, ten remont dobiega końca i w ten piątek pod batutą profesora Czesława Grabowskiego, dyrektora naszej Filharmonii Zielonogórskiej, odbędzie się koncert taki inaugurujący. Właściwie już czekamy, aż woda tam tryśnie z fontan dwóch zaplanowanych. W swoim czasie wszystko będzie zrealizowane. Umówiliśmy się na koncerty na świeżym powietrzu, plenerowe, promenadowe. My wybudowaliśmy amfiteatr taki na 300 ponad miejsc i mam nadzieję, że dzięki temu będzie można posłuchać muzyki w pięknym otoczeniu. Kończymy remont. 30 zaplanowano odsłonięcie pomnika świętego Urbana, patrona miasta, który też na tym placu stanie. Tam oczywiście to jak zwykle będziemy pewnie jeszcze mieli wiele rzeczy do zrobienia i sami to zauważamy, bo dość często jestem tam i widzę pewne mankamenty, bo pewnie teraz jeszcze bym inaczej nad tym pomyślał, ale jestem naprawdę zadowolony z kształtu tego, jak to wygląda. Natomiast tutaj trzeba czekać na opinię mieszkańców i mam nadzieję, że po koncercie, na który wszystkich serdecznie zapraszam, będą te opinie mogli wyrazić i powiedzieć, czym się podoba, czy nie, bo to jest zrobione z myślą właśnie, żeby wróciły fontanny, bo tam kiedyś były fontanny, których mi bardzo brakowało. To pamiętam, moja poprzedniczka z Prawa i Sprawiedliwości zlikwidowała te fontanny. Łatwo jest coś zlikwidować. Jak widać, potrzeba nastu lat, żeby coś odbudować, więc łatwo się niszczy, gorzej coś się buduje. A ja jestem ten, który lubi wyzwania, lubi walczyć i to było jedno z wyzwań, aby tam wróciły fontanny. Jedna z fontan, która będzie uruchomiona 30, będzie również grała, śpiewała i będzie multimedialna, więc też jest to coś nowego, czego do tej pory nie było i też mnie mieszkańcy zaczepiali i mówili, słuchaj, to już w tylu miastach tak, jest. Czemu u nas nie ma? Bardzo, mówię, no, bardzo przepraszam. Szukam środków, będzie nie chcę 30, swoje, czyli jeszcze nie w piątek, chcę zrobić nie w czasie unijne. Koncertu. Tak, jakoś ale sobie już, to... Ale oczywiście też niebawem. Dzięki temu będzie projektowi, który właśnie kończymy, bo to są środki unijne, będzie również iluminacja kościoła, to jest jeden z bardziej zabytkowych obiektów w mieście, więc będzie pięknie podświetlony, z czego też jestem dumny, bo to wszystko razem będzie tworzyło klimat jeszcze piękniejszej starówki, choć ja twierdzę, że mamy naprawdę piękną starówkę. Jeśli się nie mylę, to ten sam wykonawca zajmował się placem przy Filharmonii i ten sam teraz właśnie będzie tutaj remontował blisko nas, zresztą naszej redakcji, plac za teatrem. Widać, tak, że tam się coś skończyło, a tu się zaczyna, bo długie tygodnie nie działo się nic na tym placu. Nie tak do końca, niech mi pani uwierzy, ja mogę oczywiście, bo to tak nie widać, ale tam niestety dla nas, dość często dochodziło do sytuacji związanej z tym, że odnajdywano różnego rodzaju obiekty zabytkowe, które powodowały wstrzymywanie prac, więc prace musiały być wstrzymane, bo jeżeli dokopujemy się do czegoś, zresztą ostatnio przy Filharmonii, niech mi pani wierzy, też dokopaliśmy się do fundamentów, bodajże stwierdzono, że to są fundamenty w synagogi, też musieliśmy na chwilkę zwolnić w jednym miejscu. Tu jesteśmy gdzieś tam w terminach, bo tutaj dużo robót ziemnych też było, bo to nie tylko i wyłącznie wykonawca tej samej infrastruktury, ale również tam kładliśmy ciepłociąg, był przekładany. To było związane z tym, że nie mogliśmy rozpocząć wcześniej. I jak ktoś chce, oczywiście zapraszam, bo to są dziesiątki papierów, dziesiątki sytuacji, które wpływają na to, że tak, a nie inaczej wygląda praca. Przy wypożyczalniach rowerów, niech pani wybierze, też mieliśmy 3 przez konserwatora zabytków wstrzymane prace przy kilku stacjach.
pytaniach, bo tak, a nie inaczej to zafunkcjonowało. Natomiast no, też pewne przesunięcie było, ale udało się to wszystko zrealizować, więc tutaj też to będzie zrealizowane. Firma wykona to tu i też myślę, że będziemy dumni z tego placu. To takie śmietnisko było. Ale trudno sobie wyobrazić, co tam w ogóle będzie, bo jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do takiego śmietniska. Bo nie byliśmy tam, nikt nie chodził, bo to było śmietnisko. I tamtędy się tak, nie będzie to też jeszcze nie wszystko, raczej, co... No, o ile Filharmonię mogliśmy sobie jakoś to otoczenie zwizualizować, o tyle tutaj ja również nie jestem w stanie, nawet oglądając te grafiki. Też jest zaplanowany letni amfiteatr dla teatru, żebyśmy mogli właśnie przedstawienia teatralne realizować, więc też jest coś takiego... Dyrektor teatru. Tak, bo tego też nam troszkę brakuje i to też będzie zrobione i też jestem dumny z tego, że wreszcie śmietnik w centrum miasta sprzątamy. A co z tym świętym Urbanem, panie prezydencie? Ja zacytuję pytanie, czy naprawdę musimy iść w takie nazwy i tu rzecz dotyczy, to jest mail słuchacza, rzecz dotyczy nazwy ronda przy Wrocławskiej i Pileckiego, które ma być rondem świętego Urbana. Czy nie ma bardziej neutralnego pomysłu? Wśród moich znajomych nie znam nikogo, komu by się ta nazwa podobała. Ale wie pani co, no, bo to jest trochę jak z gustami. Jest patron miasta został wywołany przez mieszkańców, grupa... Zatwierdzony przez Watykan. Tak, grupa mieszkańców 2010. Tego miasta, tam już nie pamiętam, 1500 czy 2000 osób, zwróciła się z propozycją, by nasze miasto miało swojego patrona w postaci osoby świętego Urbana, czyli papieża, który był również patronem winiarzy. Rada miasta tą uchwałę podjęła, Watykan zatwierdził i mamy swojego patrona. Ja przyznam się szczerze, że oglądałem herb Wrocławia, tam też jest święty w herbie i jakoś nie budzi to kontrowersji. Tak naprawdę to już więc nazwy rond. Jeżeli mieszkańcy uważają, że jest to dla nich ważne i część osób chce, to dlaczego nie? Moim zdaniem mi to naprawdę nie przeszkadza. Możemy się sprzeczać, no ale to jest tak, że najczęściej na sesji dwugodzinna wojna to jest o nazwę ulicy albo nazwę ronda. Nie rozmawiamy na tematy inne, ważne, istotne z mojego punktu widzenia, dotyczące na przykład finansów miasta. Na temat nazwy ulic możemy się pokłócić. Kiedyś była propozycja, aby w Zielonej Górze była na przykład ulica Jacksona. Niestety nie została gdzieś tam chyba zaakceptowana przez radnych, więc była koncepcja, by było rondo Kaczyńskiego, też nie została gdzieś do końca doprowadzona przez radnych. Ja przyznam się szczerze, że mówię, no mi te rzeczy nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie, moim zdaniem bardzo dobrze się wkomponowało w winobranie właśnie to, że w każdą pierwszą niedzielę winobranie obchodzimy święto Urbana, jest związane z mszą za miasto, za pomyślność i za winiarzy, więc to wszystko można połączyć, przecież i tak naprawdę można z sobą funkcjonować, więc ona nie budzi u mnie jakichś wielkich kontrowersji. Ja jestem przekonany, że również nigdy nie będzie tutaj jakiegoś elementu dekomunizacji i zmiany nazwy tego ronda. Tutaj nie trzeba się tego przynajmniej bać, bo w przypadku innych nazw to dość często występuje. Jest patron miasta i cieszmy się z tego, że go posiadamy. Nie musimy go kochać, nie wszyscy, ale przecież nikt nikomu nigdy nie każe nic na siłę, więc ja uważam, że to jest pewna bardzo dobrze wkomponowująca się w historię również miasta okoliczność. Tak myślę sobie przewrotnie, że nie musimy go kochać rzeczywiście, ale pytanie, czy nie warto już wznieść jakiś próśb do niego o to, żeby wszystkie inwestycje skończyły się przed winobraniem, bo tutaj słuchaczka zaraz pisze na Facebooku, czy zdążymy z winnym wzgórzem do winobrania. Pozdrawiamy panią Mariannę. To na pewno, przynajmniej wykonawca nam to obiecuje, ja też analizuję. Mamy problem Święty jeden Urban wielki. Święty Urban dopilnuje, a z czym nie zdąży? Z czym mamy problem w tej chwili? Wielki problem jest generalnie z zielenią. Ta zieleń, te wszystkie rzeczy, które... Ale w kontekście usychania tej zieleni, chodzi o pogodę, czy nie, no pogoda, inne kwestie? Na przykład trawa, którą w większości inwestycji realizuje się z rolki tak zwanej, czyli rozwija się, a nie sieje, bo od wielu lat to jest łatwiejsze, szybsze i praktyczne i tak dalej, i tak dalej. W tym roku to nie funkcjonuje, bo jest za gorąco i wypaliło trawę u producentów. Producenci nawet jeżeli mają, mówią, że nie są w stanie jej dostarczyć na plac budowy, jak dostarczą, zanim położą, to ona już nie ukorzeni, etc., etc. To jest czyli duży będzie problem. Winne wzgórze, na przykład, nie wiem, ale, jak będzie wyglądało. Ale nie zielone, tak? Myślę, że trochę zieleni uda się do tego czasu już również, bo nasadzenia cały czas trwają tam i są realizowane. Natomiast generalnie mamy z tym problem z usychaniem tego wszystkiego i ja przyznam się, że na przykład w Parku Sowińskiego wyraziliśmy zgodę na przesunięcie pewnych nasadzeń, no bo baliśmy się, że te nasadzenia w czasie, tak? Tak, że te nasadzenia zrealizowane teraz będą, no niestety,
skazany na śmierć, bo uschnął. Mimo tego, że tam dbają, podlewają. Właśnie jest proste pytanie, czy nie można po prostu jakoś zadbać o podlewanie? Ja zdaję sobie sprawę, że to jest pewnie pani co, może taki tok myślenia zwykłego mieszkańca. Jakby pani miała kawałek swojej działki, no, nasuwa się. To pewnie pani by zauważyła, jak to wygląda. My nie jesteśmy w stanie, ledwo nam się udaje utrzymać kwiaty. Trawa na miejskich trawnikach została wypalona. Każdy, kto ma kawałek zieleni, wie, ile wody trzeba przeznaczyć, by było na to, żeby to podlewać. To jest po prostu fizycznie niemożliwe i jest z tym duży problem. Więc tu mamy jakby taki dylemat. Natomiast wszystkie roboty na Wzgórzu Winnym idą zgodnie z harmonogramami i powinno być gotowe. Tak wykonawca nas zapewnia, że będzie gotowe, więc korowód winobraniowy będzie na ulicy Konstytucji 3 Maja. Będzie można go oglądać i wzgórza będą już przygotowane do tego, żeby przyjąć gości winobraniowych. Niestety. A kto na scenie, panie prezydencie? Jakie gwiazdy? Staje się, że jutro jest konferencja prasowa i będzie odsłonięcie tajemnicy, kto wystąpi, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Jutro jest konferencja, na której te wszystkie informacje zostaną przekazane zainteresowanym stronom. Na pewno zacny skład wykonawców. I ale będą kontrowersje, na pewno, zawsze są. Ktokolwiek by nie został zaplanowany jako gwiazda, to zawsze będzie dyskusja. Ja wiem, bo część osób już mówi, że ci wykonawcy są do niczego, chociaż ich nie zna. No tak, właśnie. Taka polska mentalność, Panie prezydencie, pytanie mailowe, dość długie, czytam. Szanowny panie prezydencie, czy da się zainterweniować w sprawie postoju taksówek przy dworcu PKP, a właściwie taksówkarzy, którzy krzyczą i stosują wulgaryzmy wobec kierowców, zastawiają auta i tak dalej. My jako kierowcy nie do końca wiemy, dlaczego taksówkarze mają stać wzdłuż, a nie prostopadle do krawężnika. Zajmowaliby o wiele mniej miejsca, a jak źle się wjedzie, to taksówkarze wyzywają, dzwonią na policję. Strach tam w ogóle podjeżdżać. O tym postoju huczy pół miasta. Czy dałoby się coś z tym zrobić? Czy wie pani, no na czas mamy, remontu. Wszystkich muszę przeprosić. Mamy oczywiście wielki remont tej części miasta i nie będę mówił, ile żeśmy historii odkopali w ziemi, co tam nie było, bo to naprawdę jest gruba książka i przyznam się, że my z wykonawcą spotykamy się już ostatnio co dwa dni, ustalając i próbując obejść pewne problemy, które się pojawiają cały czas. Natomiast wszyscy chcieliśmy tego remontu i wszyscy mówiliśmy, że Dworcowa zawsze pływa i kiedy wreszcie Kubicki zrobi ten remont, więc robimy remont, ale to musi polegać też na tym, że ten remont to jest, musi być kompleksowy aż do zjednoczenia, bo tam dopiero jest odpowiedniej szerokości rury, które pozwolono na odprowadzanie wody z tej części miasta, więc to naprawdę wielki remont związany również z przebudową i budową centrum przesiadkowego, więc to jest duże utrudnienie. Już nie wspomnę o tym, że również związane jest to z remontem wiaduktu na Batorego, który po odkryciu okazało się, że jest wadliwy. I tak najpierw wszyscy na mnie wieszali psy, że no i tak nie wiedzieli, bez sensu, etc. Będzie dłużej remont, a tak jak patrzę, co się stało we Włoszech w Genui, to z drugiej strony dobrze, że nam się udało to odkryć, bo gorzej by było, gdyby się kiedyś odpukać pociąg zawalił na samochód, który przejeżdża pod tym wiaduktem, bo się okazuje, że ten wiadukt był po prostu błędnie i źle wybudowany, nie jest dostosowany do obecnych norm, więc dobrze tak się stało, no ale to też wpływa na przedłużenie, co jest dużym uciążeniem dla wszystkich. Właśnie, tu zarysowuje pan całe to tło, bardzo istotne, panie prezydencie. Natomiast ja przyznaję się, że też mam okazję czasami korzystać z tego miejsca. Odbierałem bodajże wczoraj czy przedwczoraj swoje dziecko, które przejechało pociągiem z Krakowa i przyznam się, że jakby nie miałem problemu, więc być może, natomiast no, ja nigdy nienawidzę ludzi, którzy używają wulgaryzmów, bo nikt nie robi nic specjalnie, jeżeli ktoś gdzieś źle stanął, to wystarczy go poprosić, powiedzieć przepraszam i tak dalej, rozumiem taksówkarzy, którzy też się denerwują, tak, bo, jak bo remont trwa i ktoś źle parkuje, no to jest ale też tam, tak, że... myśli się o jakimś innym rozwiązaniu, czy nie? Tam nie czy za bardzo tak jest jak, ja mam nadzieję, tak że tam jeszcze dwa miesiące... No jest tam taka boczna uliczka, gdzie na przykład taksówkarze mogliby wjechać, pewnie nie chcą, bo będą schowani. Ale to też tak, że nie tylko schowani, teraz będą narzekali ci, którzy korzystają taksówek, że muszą taki kawał do nich iść. Więc to tak niestety jest, że każdy patrzy przez swój pryzmat. Natomiast ja wierzę w to, że nikt nigdy specjalnie komuś na złość nie robi. Więc jak ktoś gdzieś źle zaparkuje, czy źle wjeżdża, no bo to też jest taka nasza trochę wada. My dość często jeździmy na pamięć, nie zwracamy uwagi na znaki, etc. Ostatnio widziałem, że mało tam się nie stupnęli, bo ktoś nie zwrócił uwagi, że kiedyś tam inaczej był ruch, teraz jest inaczej i to tak niestety potęguje. Tu potrzebujemy jeszcze trochę cierpliwości. Mam nadzieję, że niedługo też
się uda już udrożnić część ruchu w tamtej części miasta. Walczymy o to z wykonawcą, z firmą Skanska, która też się stara i robi co może, żeby jak najszybciej to zostało zrealizowane. Panie prezydencie, poznaliśmy już termin wyborów samorządowych. Myśmy o tym tydzień temu rozmawiali, tak prognozując, zgadując, kiedy to będzie, i rzeczywiście okazuje się, że to będzie 21 października. Do poniedziałku najbliższego mogą się rejestrować komitety wyborcze. Jako pierwszy zarejestrował się Komitet Wyborców Janusza Kubickiego, bezpartyjni. Ja chcę zapytać, czy to w pana jakby oczach, przewidywaniach będą ostre wybory? One są ostre. Tak naprawdę nie będziemy mieli kampanii merytorycznej, będziemy mieli obrzucanie błotem, kampanię kłamstw, oszczerstw. Jest to dla mnie bardzo przykre, ale tak to wygląda. Zaczęło się od nawet tego, co Platforma billboardy wywiesiła z twarzą Kaczyńskiego, który jakby chciał kogoś zjeść, etc., więc nie lubię czegoś takiego, bo wolałbym, żebyśmy porozmawiali wspólnie razem nad tym, co zrobić, aby w mieście żyło się jeszcze lepiej, choć ja naprawdę uważam, że Zielona Góra jest miastem, które się rozwija i jest miastem w permanentnej przebudowie. Tak, to moja wina, że zdobywamy tyle pieniędzy, więc na pewno to będzie brudna kampania, kampania na haki, bo to już zauważyłem, taką strategię przyjęli wszyscy. Będą mówić właśnie, że cóż, no, bandyta, złodziej, morderca, nie wiem, co jeszcze wymyślą, nierób, leń śmierdzący, który nic nie potrafi zrobić. Tak będą mnie mówić, że wszystko zrobiliby lepiej, wszystkim będą wszystko obiecać. Jak czasami słucham jakby propozycji, no to ja się z wszystkimi zgadzam, bo te propozycje najczęściej dążą do tego, żebyśmy coś jeszcze więcej komuś dali. Ja naprawdę uważam, ja mam jedną wadę, tak? Ja twardo staram się stąpać po ziemi, abyśmy się nie spotkali w sytuacji takiej, jak ci, którzy wezmą za dużo kredytów i potem bankrutują. Ja, jeżeli wydaję pieniądze, to wiem skąd i jak to sfinansować. Nienawidzę obietnic bez pokrycia. Być może jest to moja wada. Politycy bardzo to lubią, bo będziemy mieli festiwal też tego, że wszystkim wszystko. Ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. No nie do końca. Do obietnic tych... Okej, no ale to starajmy się gdzieś tam realnie do tego podchodzić. Ja staram się realnie podchodzić. I tak jak tutaj, no, wypożyczalnia rowerów nie ma nic za darmo. To też nas kosztuje, ale jesteśmy pierwszym miastem i fajnie, bo ludzie się bawią. Od 1 września ruszamy z darmową komunikacją dla młodzieży. Też fajnie, bo jedno z niewielu miast w Polsce i to też przecież jest po prostu, no, kilkaset tysięcy złotych w tym roku, a kilka milionów w przyszłym, który trzeba do tego dorzucić. Mamy kartę zgranej rodziny, mamy kartę 50+ i tysiące osób korzystają z basenu za złotówkę. Seniorzy mają okazję za 2 złote w piątek. Naprawdę tłumy seniorów przychodzą i korzystają. To oczywiście też kosztuje, bo nie ma nic za darmo, więc to wszystko trzeba robić w jakiś taki wyważony i rozsądny sposób. Ja wychodzę zawsze z założenia, że jak miasto się bogaci, no to wtedy możemy pewne rzeczy realizować. No ale to musi być robione z głową. Boję się tego, że będziemy za chwilę mieli wyścigi właśnie rozdawania pieniędzy na lewo, prawo, których nie ma i których nikt nie powie skąd wziąć, bo nie będą w stanie wskazać albo powiedzą, że najlepiej to, żeby zwiększyć dochody. No to ja rozumiem, że mówią o podwyższeniu podatków. Okej, no, jeżeli ktoś uważa, że mamy podnieść cenę za śmieci, za wodę, za nieruchomości, no jest takie rozwiązanie, ale to jest moim zdaniem zła droga. Miasto Zielona Góra nie podnosi podatków od wielu lat. Mamy te podatki o wiele niższe niż miasta w koło, choćby jak Gorzów. Ja też jestem z tego dumny, że miasto stać w tej chwili, żeby nie, że tak powiem, nie żerować na mieszkańcach. Dopóki nas na to stać, to róbmy. Natomiast wiele inwestycji jeszcze jest przed nami, wiele rzeczy można jeszcze i powinniśmy zrobić i tego się boję najbardziej w kampanii. Mam już zaczątki tego, cały czas jakieś takie dziwne historie, sugestie. Zresztą też wczoraj słuchałem, gdzieś tam ktoś stwierdził, że no właśnie te wypożyczalnie to na pewno żeśmy tam ukradli, przeniewierzyli, Bóg wie co jeszcze. Tutaj jest też oficjalny, normalny przetarg, wszystkie dokumenty do wglądu, do skontrolowania. Więc tego nie lubię, wolę kampanię merytoryczną, chętnie porozmawiam z każdym na ten temat, a nie taką... Czy jakaś debata się zapowiada? Bo już kandydatów zaczynamy poznawać. Ja przyznaję się szczerze, że cały czas nie mogę wejść w rytm wyborczy, bo tak jak pani widzi, no, żyjemy tymi inwestycjami, których jest naprawdę dziesiątki, setki. Kończymy dom harcerza i myślę, że we wrześniu już go oddamy. Byłem zobaczyć piękne miejsce, a pamiętam, jak wszyscy na mnie psy wieszali, że na pewno będą w suterenie, wyrzucimy ich z domu harcerza starego, nowy będzie
i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Artykuły w gazetach, radni, którzy tam mówili, że na pewno Kubicki nie dotrzyma słowa, we wrześniu ten dom już będzie oddany. Naprawdę piękny nowy dom kultury. Kończymy budowę domu kultury w Kisielinie, archiwum, piękny, zabytkowy budynek z parkiem, naprawdę wspaniały, tam będzie również przedszkole. Kończymy renowację ruin wielkiego, wspaniałego pałacu w Zatoniu, tam przed nami jeszcze park. Kończymy realizację Gęśnika i tam też wspaniały park i teren rekreacyjny dla wielkich osiedli, które tam się znajdują, które tego nigdy nie miały. Oczywiście aglomeracyjną, budujemy centrum przesiadkowe, nowe autobusy. Nigdy w życiu Zielona Góra nie kupiła tylu autobusów na raz. Wymieniamy 100% taboru, będziemy mieli prawie że 100% nowego taboru. Coś, co udało nam się zrobić dzięki środkom unijnym, ale to też wymaga wysiłku. Ostatnio przejechał już pierwszy autobus elektryczny do Zielonej Góry. Także naprawdę... wymieniać. Tak, no, budujemy drogi na strefie, powstają nowe zakłady, także niestety dla siebie tym żyje. Pewnie niestety dla siebie tym żyje, bo to są naprawdę rzeczy, które są ważne, istotne. Tam naprawdę problemów mamy dziesiątki, tysiące. Ktoś, kto zna kolej od wewnątrz, to pewnie domyśla się, o czym mówię, bo współpraca z koleją to nie jest jedna spółka, tam są dziesiątki spółek, tam dziesiątki problemów wychodzą, więc, ale cóż, no problemy są po to, żeby je rozwiązywać, walczymy i wiem, że one się skończą. Cały czas prowadzimy przetarg na obwodnicę południową, 15 chyba września otwarcie ofert. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wykonawcę, bo to też jest ważne, aby ta komunikacja się poprawiła w mieście, bo trasa północna coraz częściej nam się, że tak powiem, korkuje, nie mówię o kilometrach dziesiątków, kilometrach ścieżek rowerowych. Każdy, kto wyjedzie poza Zieloną Górę, widzi, że już coraz bliżej, już coraz bliżej finiszu. Tu zastrzeżenia do wykonawcy są też, niestety nie do końca zgadzamy się z tym, jak wykonawca pewne rzeczy przygotował, więc naprawdę tych rzeczy, które się dzieją, problemów jest bardzo dużo. Stąd gdzieś tak myślenie o tych wyborach mi zawsze schodzi na drugi plan. Może też rutyna dla pana. Nie, ja wiem, to nigdy nie wszystko się okaże 21 października, w niedzielę wolną od handlu. Nawiasem mówiąc, niektórzy twierdzą, rząd mówi, że więcej osób pójdzie zagłosować, no bo nie idą do pracy, będą mieli czas, a niektórzy twierdzą, mniej osób pójdzie zagłosować, bo skoro sklepy zamknięte, to nie będzie powodu, żeby wyjść z domu. Zobaczymy, zostało 8 tygodni, 8,5 tygodnia. Tak naprawdę w tej chwili jest duży problem, też jeszcze jeden, bo nie wszyscy o tym wiedzą, ale przecież w Zielonej Górze są prawdziwi rolnicy i ci rolnicy naprawdę też ucierpieli w wyniku suszy. Województwo lubuskie jest jednym z tych, które dostało naprawdę mocniej, że tak powiem, po pewnej części ciała, jeżeli chodzi o suszę. Ja się boję tego, bo za chwilę nam to się odbije wszystkim w cenach produktów rolnych i to zacznie drożeć. Jak zacznie drożeć, no to też jest to niebezpieczne. No PSL mówi twardo, że tutaj rząd nie pomaga, nie wspiera. To jest temat na inne, rozmowy. Panie prezydencie, kończymy. Dziękujemy słuchaczom za to, że byliście w czasie naszej audycji, że słuchacie, że oglądacie. I prezydentowi za udział, za odpowiedzi. Dziękuję serdecznie. Janusz Kubicki był moim i waszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia.